Witamy Państwa serdecznie na stadionie Łazienkowskim w Lubawie. Dziś 21. kolejka spotkań o mistrzostwo trzeciej ligi podlasko-warmińsko-mazurskiej. Drużyna gospodarzy MLKS Szynaka Motor Lubawa podejmuje drużynę Orła Kolno. Drużyna Motoru zajmuje 15 miejsce w tabeli, dorobek punktowy 16 punktów w ramkach 21-35. Natomiast drużyna z Kolna to sąsiad tabeli, miejsce 16, dorobek punktowy 3, w ramki 10-62. W ostatniej kolejce spotkań drużyna MLKS Szynaka Motor Lubawa zremisowała na wyjeździe ŁKS 1926 Łomża 1-1, natomiast drużyna Orła Kolno przegrała u siebie 0-4 z Olimpią 2004 Elbląg. Przypomnę, że w tabeli prowadzi Olimpia Zambrów z dorobkiem 46 punktów w ramkach 38-11, drugie miejsce MKS Korsze 39 punktów, 44-30. Trzecie miejsce zajmuje Płomień Ełk, dorobek punktowy 38, bramki 36-25. A oprócz tego dzisiaj jeszcze grają. Wisła Szczucin podejmuje Olimpię 2004 Elbląg, Huragan Morok podejmuje Sokoła Ostróda, MKS Korsze, Płomień Ełk, Dom Dobroła Białostocka, Warmię Grajewo, Rągowia Mrągowo, Turmiel Podlaski, Granica Kępczyn, Star Działdowo, ŁKS 1926 Łomża podejmuje Olimpię Zambrów. Drużyna gości występuje w następującym składzie. W bramce z numerem 1 Łopatowicz Łukasz, numer 8 kapitan drużyny Pisiak Piotr, numer 2 Barański Łukasz, numer 19 Grala Daniel, numer 6 Oświata Sebastian, numer 4 Zygmunt Kamil, numer 17 Grygoriew Adam, numer 11 Banach Kamil, numer 15 Broniszewski Piotr, numer 18 Broniszewski Marek i numer 14 Kiciński Tomasz. I zawodnicy rezerwowi w bramce, zawodnik numer 3 Kosiński Zbigniew, numer 13 Szczech Łukasz, numer 22 Rogalski Damian, numer 21 Sałata Paweł, numer 9 Żochowski Mateusz, numer 7 Pikuliński Marcin. Trenerem drużyny gości jest pan Waldemar Sałata, kierownikiem Krzywda Bogdan. I skład drużyny gospodarzy MLKS Szynaka Motor Lubawa. W ramce numer 1 Osasiuk Paweł, z 9 kapitan drużyny Lipowski Mariusz, numer 5 Kowalski Dawid, numer 13 Ksiuk Dawid, numer 14 Wietecha Arkadiusz, numer 6 Rzeźnikiewicz Jarosław, numer 15 Medelski Adrian, numer 7 Kocięta Filip, numer 11 Piceruk Piotr, numer 18 Jabłonowski Bazylii, numer 19 Śnieżarski Marek. I zawodnicy rezerwowi z numerem 12 Liszczewski Michał, bramkarz rezerwowy, numer 17 Ludofowicz Przemysław, numer 8 Ludwiczak Kamil, numer 3 Śmigielski Artur, numer 16 Szulc Jarosław, numer 10 Wieteka Łukasz, numer 4 Śmigielski Mateusz. Drużynę gospodarzy prowadzi duet trenerski Marek Olejniczak i Krzysztof Majnowski. Kierownikiem drużyny jest Raszkowski Kazimierz, a opiekę medyczną roztacza Wiesław Siemiński. A dzisiejsze spotkanie sędziują jako sędzia główny pan Olgierd Kowalski, sędzia asystent numer 1 Jacek Makowski, sędzia asystent numer 2 Mariusz Kowalewski. Wszyscy trzej panowie reprezentują Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Obserwatorem jest pan Jan Czarnecki, reprezentujący Podlaski Związek Piłki Nożnej. Dobra,
I mamy pierwszą bramkę dla drużyny gospodarzy, a strzelcem bramki zawodnik z numerem 19, Marek Śnieżaski. Około 50 metrów przy pomocy wiatru bramkę zdobył zawodnik z numerem 8, Pisiak Piotr. Dzień dobry!
Bramkę na 2-1 dla drużyny gospodarzy zdobył Piotr Picerut z numerem 11. Trener drużyny gości dokonał zmiany w miejsce zawodnika z numerem 18 Frinczewskiego Marka wszedł zawodnik z numerem 9 Żuchowski Mateusz. Zabrócz co? Zabrócz co? Zabrócz co? Zabrócz co?